wszystko tradycyjnie, czyli staramy się, żeby nie było dużo. Żeby nie przesadzić, żeby brzuchy nie bolały. A najlepszym prezentem właśnie niosę produkty jest dobra sałatka, marchew, cebula. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, dużo spokoju, dużo zdrowia i życzliwości. Dzień dobry, jak Państwo będą spędzać święta wielkanocne w tym roku? Wyjeżdżamy. A gdzie? Na wieś. A to będą w takim razie takie tradycyjne święta, czy bardziej może aktywnie? Absolutnie, żadne tradycyjne święta, będą bardziej aktywne. A co w takim razie Państwo planują? Spacery i chodzenie po górach. Pojadę do Krakowa. Dzień dobry. Dzień dobry. No to w takim razie co będzie Pani robić w tym Krakowie? Jakieś zwiedzanie, czy z rodziną? Zwiedzanie, rodzinę może zostawię w domku, chociaż w jeden dzień. W drugi dzień troszkę zwiedzania, Kościół Mariacki i myślę, że przy takiej pogodzie będzie miło. A jakieś ze sobą koleżankę. Troszkę na wyjeździe, częściowo. Pierwszy dzień świąt w domu, a drugi dzień wyjazd na wycieczkę do Bratysławy. Aktualnie zbieram się do pracy, więc święta wielkanocne spędzamy w trybie takim pilnym. Trzeba zarabiać pieniążki i gonić swoje życie, a na święta jeszcze przyjdzie czas. Z rodziną. Bardzo miło. Rodzinnie spędzam. W domu tylko będziemy. Z rodziną w domu. W domu rodzinnie. No ja tylko z rodziną. Wierzam. A gdzie? Do piwnicznej. Z rodziną. W domku. Sami. Sami. Będziemy tutaj w Jawłożnie. Wyjeżdżam. A gdzie? Do siebie, do Zawoi? Raczej wszystko tradycyjnie, tak normalnie, spokojnie. Rodzina do nas przyjedzie, bo w różnych miejscach Polski mieszka. Prawdopodobnie w domu z rodziną. Z rodzinką. Co Państwo przygotowują? Może z jakichś potraw? Prezenty? Prezentów w tym roku nie. A z potraw tradycyjnie żurek z kiełbasą, z jajeczkiem. Tak, i ukraińskie, polskie to lubię bigos gotować, to kiełbaski smażone. No coś takiego, to ukraińskie też strawy i tam solianka, no taka zupka. No jak zwykle żurek, jajko. No mazurek, sernik, babeczka. Co jeszcze? A tak na przykład z jakichś zup, takich dań niesłodkich? To rosół z makaronikiem, kurczak do tego. Sałatka jarzynowa. Żurek musi być, sałatka jarzynowa, szynka. Przede wszystkim jajeczka, baranek, to najważniejsze, a reszta to wiadomo, każdy we własnym zakresie. A jakieś zwyczaje, na przykład lanie się wodą albo dzielenie się właśnie jajkiem, malowanie jajek? A tak, tak, malowanie to już należy do każdego z osobna. Każdy ma właśnie za zadanie jakieś chociaż jedno jajeczko wymalować. No i potem dzielimy się jajeczkiem. A prezenty? A prezenty też, według uznania i według portfela. No to farbować jajki też i takie robię domaśne paska, no jak to panetone. Dla mnie zwyczajem z dziada pradziada to zawsze był żurek, sernik, mazurek. Jajka. Raczej już potrawy takie lekkie. No standardowo śniadanie wielkanocne. No i generalnie świętowanie. A prezenty już są przygotowane, tak? A jeszcze będą chowane, bo ma być ładna pogoda, będą jajka w ogrodzie chowane, więc wnuczka będzie szukała jajek. Wnuk będzie miał urodziny, to jedynie dla niego jakieś prezenty, a tak to raczej sami będziemy prezentami dla siebie. No my jesteśmy z mężem, ale przyjdą wnuki, no to tam coś im trzeba dać. Jednej, tam jest trzech chłopaków, a jedna jest dziewczynka, co ma 5 lat. No to jej kupiłam właściwie jajeczko, takie duże, drewniane, będzie się cieszyć. No a tamci przyjdą, no to może co dostaną. Jakieś życzenia dla mieszkańców? No zdrowych, radosnych, spokojnych świąt. Oczywiście w miłym gronie rodzinnym. I troszkę też, żeby te święta były bardziej aktywne, powiem tak. Na spacerkach, wyjazdach, a nie tylko siedzenie przy stole. Słońca, radości, spokoju, mniej może takich przykrych dni, a więcej serdeczności i tejż wzajemnej życzliwości. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, smacznego jajka i wszystkiego co najlepsze. A wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, wiosny naokoło i wszystkiego co się w życiu szczęściem zwie. No wesołych świąt. No wszystkiego najlepszego. Życie, zdrowia, dużo, no to wszystko najlepsze. Ja tak. Z Ukrainy przyjechał. I to moja mama, tak. Na święta to. Na święta, tak, właśnie. I wszystko najlepszego. Zdrowia i szczęścia.
Tyle na święta można życzyć. Wszystkiego dobrego, zdrowych, radosnych, wesołych świąt. Oj, żeby wszyscy byli zdrowi, weseli i szczęśliwi. Spokoju, przede wszystkim spokoju, rozsądku, zwłaszcza przy wyborach i dobrego życia ze zdrowiem. No, zdrowych, wesołych świąt i mokrego dyngusa. Wszystkiego dobrego, cudownego życia życzę wszystkim mieszkańcom Jaworzna. Żeby byli szczęśliwi i zdrowi. Wesołych świąt. Jezu, żeby nam tak słoneczko świeciło do listopada. Spokoju, zdrowia przede wszystkim. Wszystkiego dobrego, mokrego śmigusa dyngusa. No to wszystkiego najlepszego dla wszystkich. Spokoju i... Spokojnych, wesołych. I zdrowych. I zdrowych, przede wszystkim zdrowych świąt.